Dzień dobry. Witam Was dzisiaj we Flandrii i jadę tą bitwę po nic, czyli dla przyjemności o punkty do Battle Passa. Nie mam żadnych zadań do zrobienia, ani dziennych, ani specjalnych. Wszystko jest porobione, więc mogę sobie pograć. Gram tutaj z klanowiczami, no ale jak zwykle zapomniałem włączyć mikrofonu w nagrywarce i bez mojego głosu wyglądałoby to głupio, dlatego bitwę pokazuję jako swoją, bez udziału klanowiczów. No sorry chłopaki, tak się zdarza. I jadę między punkty B i C. Mapa w momencie, kiedy bitwa była rozgrywana, była zupełnie nowa. Kilka meczy tylko miałem rozegranych na niej, ale pozostali gracze też nie byli dużo mądrzejsi ode mnie. Też nie wiedzieli, jak się na mapie zachować, jak grać. Wszyscy tutaj mieliśmy podgórkę. I jak widać, straciliśmy już punkt B, za chwilę będziemy tracić punkt C. Na punkcie C jest jeden z drużynowych, ale za chwilę go nie będzie. Sorry, panie kolego. Jadę właśnie na punkt B, tam jest mniej czerwonych, łatwiej będzie go odbić. W międzyczasie przejmujemy też punkt A. No i tutaj fałka już dała pierwszego fraga, jest T34-85, no ale tutaj lobem do niej, do tego teciaka się nie dobiorę. Jest następna fałka. Muszę wyjechać na ten nasyp. Fałka rozwalona, ale też zaczynam obrywać od przeciwników przy C punkcie. Dostałem obrażenia. Muszę uciekać. No i mam tutaj M18. Ale do niej, do tej 18 też się nie dobiorę. Nie ma szansy, żeby tutaj jakikolwiek lob wszedł. Jest za krótki ten strzał. Punkty, jak widać, na minimapie mamy podzielone w tej chwili. Punkt C został zbity, więc jest równowaga. Przeciwnicy na punkcie B poginęli, został tylko Oib. Na dystansie jest M10, tutaj już do niej lobem można było strzelić nad tym dachem. Oib ma uszkodzenia, to wiem od klanowicza, dlatego tak odważnie sobie na niego wyjechałem. Pierwszy strzał tylko za krytyka, no ale teraz już rozwalony ten gracz, ten pojazd. Przejmuję punkt i próbuję strzelać do Tygrysa H1. Słabe były te podświetlenia, ale po poprawce nie trafiłem czysto w przedni pas i Tygrys cały czas stoi, zrobił mi duże uszkodzenia, no ale zginął. Mamy przyjęte dwa punkty AB. Punkt C przez chwilę był niczyj. Teraz czerwoni już go przejęli i za chwilę będą też przejmować prawdopodobnie punkt A. Właśnie to się zaczyna dziać. Nie wiem, dlaczego stałem tyle czasu na kapie. Nawet doładowałem sobie trochę amunicji. I teraz już mogę wyjeżdżać na przedpole. Nie jest to specjalnie bezpieczne miejsce. Mam nadzieję, że uda się ustawić tak, żeby czerwonym nie ułatwiać roboty. Tracimy punkt A, a przede mną jest PZ4F2. Żaden przeciwnik, Tygrys, radzi sobie z tym pojazdem bez najmniejszych problemów.
następna PZ, tylko jest tak daleko i w końcu pokazało się podświetlenie, kolejna F2 zniszczona. Drużynowi zaczynają przejmować punkt C. Ja mam przed sobą M4A2. Po stronie punktu C nie widać żadnych podświetleń. A tutaj jest Tygrys H1. Strzałem w bok wieży zniszczony. No i drużynowy zaczyna wołać, klanowicz zaczyna wołać o pomoc. Ma przed sobą PZT. Jeszcze tylko strzał na dystans. Nieudany. No i teraz już muszę jechać do tego niszczyciela. PZ-4 70 do mnie będzie ustawiona bokiem, zniszczona. No i muszę się chować, bo dostałem już strzała od kogoś. Muszę też następny strzał przyjęty, muszę też prawdopodobnie się naprawić, ale nie są uszkodzenia na tyle duże, żeby to trzeba było robić od razu. Poszły tutaj na nas bomby, zniszczona gąsienica i będę próbował strzelać się z ISM-1. Coś tam zielonego się pokazuje, rykoszet od wieży. Włączam naprawianie na gąsienicę. Skąpe są te podświetlenia. Cały czas mam włączoną naprawę, no ale już z tego nic nie będzie. Nie mogłem się wycofać. Był uszkodzony silnik i wykorzystał swoją szansę IS-1. Zamiast ja jego, on rozwalił mnie. Mam zrobionych 11 fragów. Gajdziny dorzuciły jednego bombowca od siebie. Mamy przewagę. Przejęte 2 punkty. Na pasku też jest przewaga bardzo duża. No i zaczynam się interesować robieniem ostatnich fragów. Jest szansa na atomówkę. Tylko że zniknęli wszyscy czerwoni. Nie bardzo wiadomo, do kogo strzelać. Teraz przy punkcie C1 przeciwnik jest podświetlony. Był przez chwilę. Więcej ich jest chyba przy punkcie C, chociaż drugi też po prawej stronie się pokazał przez chwilę. No, odzyskujemy punkt A, ale tracimy punkt B. Niewiele to zmienia w ogólnej sytuacji, za to ja mam tutaj aż czerwono przed sobą. Jest szansa na robienie potrzebnych mi fragów. Strzał do 109. Jeszcze próbuję coś namierzyć. M4A1, tam niszczyciel jeszcze przy respie. Na M4 zrobiony tylko krytyk i jeszcze M4 zdołała odjechać. Lot nieudany, a bitwy jest coraz mniej. Gajdziny od siebie też coś tam dorzuciły. Mam w tej chwili 14 bombowców. Raczej na większą hojność gajdzinów nie mam co liczyć. M4 zginęła, 109 przy respie. No tak nie bardzo. No i tutaj jest ten IS na kapie. Wjechał za budynek. I ten punkt teraz okupuje. Bitwy zostało coraz mniej. Jeżeli ma być atomówka, to muszę zaryzykować, wyjechać do tego ISa. On jest w tej chwili po lewej stronie, wyjeżdżam zza wagonu i na ISie robię w ostatniego potrzebnego mi fraga.
przejmuje punkt. Za chwilę będziemy tracili punkt C, no ale w tej sytuacji to już nie ma znaczenia. Doczekałem się z kolejki do wylotu, żebym tylko zdążył przed końcem bitwy. I udało się. Jestem w bombowcu. Na dole nie widać żadnych pelotek. Nie mam też żadnego myśliwca na ogonie, więc spokojnie mogę sobie nad pole bitwy dolecieć i tą atomówkę zrzucić. Ładnie widać, jak leci. Za chwilę będzie grzybek, a z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych będą jeszcze statystyki. Cześć!